Pora na kolejną darterską matematykę na moim kanale. Rico Arena, the Grand Slam of Darts. Major victory of the season take his place in this year's Premier League. And it's sometimes where he can get caught out. I mean, if he hits the double 18, he gets away with it. But you go in two doubles when you've got three in your hand. I'm not one to criticize, he makes it. But you've got to make sure he reached something with the first one. But he used that guide well. Zainspirowany grą Jose de Sousy w Premier League, w pierwszych dniach Premier League, postanowiłem omówić kolejny sposób checkoutu, bo nie będzie to konkretny checkout, nie będzie to jedna liczba, tylko jedno z działań, które podejmują darterzy, żeby skończyć lega. I chodzi o checkout double-double, czyli po prostu skończenie lega dwa razy doublem, może być ten sam double, mogą być dwa różne. Jose de Sousa akurat kończył tutaj 72, ponieważ prawie w każdym meczu, który grał, miał okazję skończyć 72 i tak samo podchodził do tego. Dlatego też postanowiłem to omówić. Zaczniemy może od tego przykładu właśnie Jose de Sousy, aczkolwiek nie jest to typowy i ten najczęściej wykorzystywany checkout double-double. Jose de Sousa, mając 72 do końca, zamiast tradycyjnie przez potrójną 16 i podwójną 12, szedł przez dwie podwójne osiemnastki i wychodziło mu to naprawdę świetnie. Gdzieś tam potrafił pierwszą albo drugą lotką się pomylić, trafić obok. Jednak dwie kolejne trafiały już do celu i 72 było zaliczone. Oczywiście gdyby lotka w trakcie wypadła, nie byłoby to zaliczone. Jednak u Jose nie ma tego problemu, lotki siedzą pewnie w tarczy. Dlaczego checkout double-double nawet przy trzech lotkach w ręce? Są dwa argumenty. Pierwszy, pole podwójne jest znacznie większe od potrójnego, więc łatwiej trafić. Po drugie, rzucając dwie lotki w to samo pole, już po pierwszej, czy to nietrafionej, czy trafionej, mamy w tym miejscu marker, tak zwany marker, o którym mówiłem m.in. na filmie Hater z Olsztyna kontra komentator TVP. Znajdziecie gdzieś tutaj link do tego filmu. Mając jedną lotkę w tarczy obok lub w polu, w które celujemy, o wiele łatwiej jest trafić. Przynajmniej dla profesjonalnych darterów. My, jako ci zwykli amatorzy, też musimy się tego uczyć, bo trzeba czerpać wzorce od najlepszych. Najbardziej popularnym checkoutem double-double oczywiście jest 80 poprzez dwie podwójne dwudziestki. Jednak tutaj, to co jest nietypowe u Jose de Sousy, że on rzuca double-double już przy trzech lotkach w ręce. Najczęściej checkout double-double wykorzystuje się mając dwie lotki w ręce. W przypadku 72 jest to, jeżeli mamy 92 do końca, idziemy na potrójną dwudziestkę, trafiamy pojedynczą, mamy 72 do końca, dwie lotki i wtedy bardzo duża liczba darterów idzie właśnie na podwójną osiemnastkę razy dwa. Innym tego typu checkoutem jest na pewno 100. Oczywiście chcecie rzucić 100 poprzez potrójną dwudziestkę i podwójną, rzucacie pierwszą pojedynczą, macie 80 do końca, moglibyście próbować potrójną dwudziestkę, ale na przykład lotka wbiła się jakoś niefortunnie, przysłoniła wam całe pole potrójne, no to idziecie dwoma lotkami na dwa razy podwójna dwudziestka. I tutaj pojawia się ten argument za tym, że pole podwójne jest o wiele większe od potrójnego, więc powinno, teoretycznie powinno wam być łatwiej trafić podwójną niż potrójną. Drugi argument z markerem też jest tutaj bardzo przydatny. To oczywiście wymieniłem dwa możliwe checkouty double-double. Jest jeszcze trzeci. Najczęściej właśnie double-double pojawia się przy tych największych podwójnych, bo oczywiście przy tych mniejszych już to takiego sensu nie ma. Jest jeszcze dziewiętnastka. Była dwudziestka, osiemnastka, a między nimi jest dziewiętnastka, którą też niektórzy darterzy wykorzystują. Dwie podwójne dziewiętnastki, jak wiemy, dają 76 punktów w sumie. Jednak przy samych 76 nikt raczej nie pokusi się o pójście na podwójną dziewiętnastkę razy dwa, tylko tutaj będzie ktoś próbował przez potrójną dwudziestkę i podwójną ósemkę. Przy podwójnych dziewiętnastkach zasłynął przede wszystkim Jelle Klassen i Simon Whitlock. W pamięci mam jeden z meczów Jelle Klassena, gdzie Jelle, mając 95 do końca, rzucił pojedynczą dziewiętnastkę, gdzieś tam może sobie przysłonił, aczkolwiek to nie ma znaczenia, bo jeżeli trafiamy przy 95 dziewiętnastkę, mamy 76 do końca, właśnie mówione, i ktoś by się spodziewał, że Jelle pójdzie na podwójną osiemnastkę i podwójną dwudziestkę, jeżeli byśmy mówili o double-double albo potrójną dwudziestkę i podwójną ósemkę, ale nic z tego. Jelle
poszedł dwa razy na podwójną 19. Kolejny checkout double-double, bardzo niestandardowy, 95 punktów w tarczy skończone. I mam jeszcze w pamięci Simona Whitlocka. Tutaj to już w ogóle można powiedzieć, że kompletny crazol. Simon nieraz pokazywał, że potrafi bawić się liczbami. Checkout 133 do końca. Simon rzuca 57, zostaje mu 76 do końca i dorzuca właśnie dwie podwójne dziewiętnastki. Chyba nikt by się tego nie spodziewał. Zaskakujący checkout. Simon zaskoczył wszystkich. Siebie samego chyba nie, bo jak mówię, Australijczyk lubi bawić się tymi liczbami. I na pewno doceniam darterów, którzy właśnie stosują takie niestandardowe metody, bo dart to też zabawa i dart to matematyka, dlatego mamy darterską matematykę, bo można się bawić liczbami na tarczy, można wymyśleć takie checkouty, których ktoś by się kompletnie nie spodziewał i od tego też jest darterska matematyka, żebym przybliżał Wam różne ciekawostki, niektóre bardziej standardowe, niektóre mniej standardowe, tak jak checkout 133 w wykonaniu Simona Whitlocka. Jeżeli chodzi o double-double, wydaje mi się, że temat jest wyczerpany, bo jednak ogranicza się on do tych trzech pól, podwójna 19, 18 i 20. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam ten temat. Jestem ciekawy, czy wszystko, co tu powiedziałem, wiedzieliście, czy stosujecie właśnie takie zabawy double-double, kończąc lega. Możecie napisać o tym w komentarzu, może macie jeszcze jakiś inny pomysł na double-double, aczkolwiek mi się wydaje, że tutaj to już trochę ciężko, czasami z przypadku mogą wyjść jakieś kończenia, na przykład przez trzy double. Zasłynął tym Krzysztof Chmielewski na World Cup of Darts, gdzie mając 80 do końca rzucił podwójną 20, podwójną 1 i podwójną 19. And means a lot. Look at this, two double tops. Double 19 instead. Well, that's a, actually that very often. Tops, double one, double 19, well, found the way. To by było na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem. O komentarzu już mówiłem. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to jak najbardziej zapraszam. Może pojawią się niedługo jakieś konkursy z okazji przekroczenia 1500 subów, może jakiś stream live. Zachęcam do dołączenia do mojej grupy, bo tam się codziennie dzieje coś nowego na temat darta. Link oczywiście w opisie. Mój Patronite, zachęcam do wsparcia też mojego kanału przez YouTube. Wszystko w opisie. W tym momencie to by było na tyle w tej darterskiej matematyce. Z darterskim pozdrowieniem!